Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 9.30 punktualnie na zegarze. Jeden mamy nieprzedstawiony, jakby ktoś był w studiu i spojrzał na niego. Natomiast wszyscy wiemy, która jest godzina. Pani posłanka Bożena Bukiewicz dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z panią nie miałem jeszcze okazji porozmawiać o krajobrazie Polski, powyborczym krajobrazie, ale zaczniemy od województwa lubuskiego. Bo nie da się ukryć, że jeśli spojrzymy na to, jak wybory potoczyły się w naszym województwie, to pani raczej może mieć powody do zadowolenia. Oczywiście abstrahując bardzo mocno od tego wszystkiego, co wydarzyło się w kraju. Natomiast gdyby województwo lubuskie było wyspą w Polsce, no to moglibyście powiedzieć, że właściwie zrobiliście swoje tutaj absolutnie. No i w niejednym województwie mogą się od was uczyć i traktować was jako wzór do naśladowania. Koledzy z Platformy Obywatelskiej oczywiście. Ja wiem, że mogło być lepiej pewnie z pani punktu widzenia, natomiast chyba dramatycznie nie jest, jeśli chodzi o województwo lubuskie. Nie, dramatycznie nie jest. Ja jestem zadowolona, można powiedzieć, że nawet bardzo zadowolona, bo na te przedwyborcze sondaże, które miały miejsce nie tylko w Polsce, ale w naszym województwie, naprawdę wypadliśmy bardzo dobrze. Tak naprawdę remis, jeżeli chodzi o Sejm, a Senat, no nokaut kompletny, bo trzy mandaty senatorskie na trzy. Także tutaj jestem na pewno zadowolona. Poza tym też dwie osoby nowe zostały wprowadzone. Pan Tomasz Kucharski, nasz olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista, a także pani wojewoda Katarzyna Osos. To są dwie młode osoby, prawda? To jest odświeżenie tak naprawdę garnituru parlamentarzystów. No i oczywiście do Senatu mamy też młode dwie osoby, bo mamy Waldka Sługockiego. Zaprawiony w bojach politycznych, bez dwóch zdań już, natomiast tak, rzeczywiście nowa osoba w Senacie. Tak, nowa osoba w Senacie. Był przedtem posłem, ale to już jest jako nowa osoba w Senacie. I Robert Dowhan w Gorzowie, Władysław Komarniński. Ja uważam, że ta obstawa Senatu, o którą walczyłam i z którą wielu moich kolegów się nie zgadzało, czy też nie chciało, dzisiaj przyznaje mi rację, że dzięki tej mocnej obsadzie, bo to są trzy mocne osobowości, to są wybory tak naprawdę bezpośrednie i tylko silne osobowości, silne kandydatury dadzą radę w takich wyborach. Powiem pani, że rozmawiałem z jednym z kolegów dziennikarzy, który patrząc na wynik wyborczy, na nazwiska senatorów, mówi, a gdyby oni startowali do Sejmu, to tutaj wynik byłby zdecydowanie lepszy. Oczywiście ktoś inny musiałby startować do Senatu i wtedy nie wiadomo, jakby się potoczyło, ale miał wrażenie, że wtedy mielibyście jeszcze większą liczbę mandatów, jeśli chodzi o Sejm, aczkolwiek to jest tylko i wyłącznie gdybanie, bo tak na dobrą sprawę tak, to jest nikt gdybanie. Z nas nie wie, jak to się mogło potoczyć. No niestety, ale tak jest, że wynik, jeżeli chodzi o Sejm, byłby taki sam. Jeżeli byłby inny na naszą korzyść, to niewielką ilością głosów, która nie dałaby nam mandatu dodatkowego, dlatego że te głosy by się po prostu rozłożyły. Bo jeżeli wyborca idzie i chce głosować na PO, to będzie głosował na PO, tak? Zawsze sobie jakąś osobę znajdzie. I tutaj miałby większy wybór być może pomiędzy takimi silnymi jednostkami i wtedy te głosy by się rozłożyły tylko i wyłącznie, a stracilibyśmy mandaty do Senatu. Powiem pani a propos kampanii wyborczej, że rozmawiałem z jedną osobą, która od niedawna mieszka w Zielonej Górze, ale już tutaj jednak na stałe, nie zna dokładnie świadka politycznego naszego. Przez lata mieszkała w innej części kraju. Głosując, wiem, że głosowała akurat na Platformę Obywatelską i ten człowiek, z którym rozmawiam, mówi, zagłosowałem na panią w tym wypadku. No to dziękuję. Powiem pani tak, nie pamiętał nazwiska, natomiast mówi, zagłosowałem na tą panią poseł, dzięki której mamy Wydział Lekarski w Zielonej Górze. I powiem szczerze, że byłem bardzo mocno zdziwiony, bo owszem, wszyscy wiedzieli o tym, że pani bardzo mocno zabiegała o to, aby powstał Wydział Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim. Natomiast miałem wrażenie, że w natłoku różnych informacji kampanijnych gdzieś na sam koniec uciekła ta informacja i nie mieliśmy tutaj bardzo wyraźnego akcentu położonego. Nie wiem, czy przez skromność pani to zrobiła, wcześniej zaznaczyła, że tak jest, czy taka była po prostu strategia. Natomiast w świadomości
osób żyjących w Zielonej Górze, interesujących się tym na przykład, co dzieje się na Uniwersytecie Zielonogórskim, ta informacja gdzieś natrwała się, pisała. Można było nie pamiętać nazwiska, natomiast pamiętano dokonania, no, co chyba dobrze świadczy o tym, że jednak ta rzecz się przebiła. Dziękuję, panie redaktorze, za miłe słowa uznania. No, na pewno w mojej naturze nie jest chwalenie się. Ja bardzo lubię po prostu działać i mieć zadania do wykonania, które z przyjemnością wykonuję. Rzucam to za siebie, idę dalej, następne zadania sobie wyznaczam. Ale są też osoby, które dużo mówią o sobie, a nie za dużo robią. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o Wydział Lekarski, który tak naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć nieskromnie, jest dzięki mnie, moim staraniom. No teraz nie ma kampanii wyborczej, tak, więc dlatego mówię, zupełnie że, inaczej możemy może porozmawiać. Mogę powiedzieć nieskromnie, że ten Wydział Lekarski jest dzięki mnie, bo ostateczna decyzja należała tak naprawdę do pani premier. I dzięki temu, że znamy się bardzo dobrze i prosiłam panią premier, że będę się kładła i gryzła ziemię za tym kierunkiem lekarskim. I byłam naprawdę bardzo konsekwentna w przypominaniu tego tematu. I ostatecznie było już tak, że pan minister Arłukowicz absolutnie nie był zainteresowany tym, ażeby nam dać zezwolenie na ten kierunek lekarski, ani pani minister Bobińska-Kolarska. I ostateczną decyzję tylko w tym wypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła pani premier, ponieważ w przypadku innych uczelni podejmowały te dwa ministerstwa. Interwencja była potrzebna, ponieważ nie chciano się zgodzić na kierunek lekarski. No i nie ukrywajmy, nie było też czasu specjalnie. I nie było czasu. Dlatego faktycznie, a za tym chodziłam od kilku lat i uważam, że dzięki kierunkowi lekarskiemu nasza młodzież, nasza bardzo zdolna młodzież nie będzie musiała wyjeżdżać poza granice naszego województwa. Wręcz przeciwnie, będą przyjeżdżały tutaj osoby, chłopcy i dziewczyny z innych części kraju. Będą tu zostawać, zakładać rodziny. Położenie Lubuskiego jest naprawdę bardzo dobre, bo mamy granicę z Niemcami, z tą starą zachodnią Europą. Jesteśmy teraz jedną Unią Europejską, ale jesteśmy bardziej otwarci tutaj na nowości, na rozwój i naprawdę wielkie szanse dla młodych ludzi są teraz tutaj. Powiem w Zielonej pani, że Górze. Lata temu gdzieś w Krakowie ktoś pytał mnie, Zielona Góra, gdzie Zielona Góra? Oczywiście wszyscy mylili z Jelenią Górą i mówię koło Berlina. A, koło Berlina. No to wszystko jest, bo teoretycznie tak, tak możemy tak powiedzieć, że jesteśmy usytuowani jednak w bardzo bliskiej odległości od stolicy Niemiec. Także ja jeszcze chciałam przy okazji, panie redaktorze, skoro już pan mówi o tych wyborach i o skreślaniu kandydatów na listach, serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w wyborach generalnie, którzy w ogóle brali udział w wyborach, a szczególnie chciałam podziękować tych, którzy mi zaufali i docenili moją pracę. Ja na pewno będę dalej aktywnym posłem, pomimo tego, że będę posłem w opozycji i na pewno będę dalej walczyła o nasze lubuskie sprawy, co mi sprawia wielką, wielką przyjemność i zadowolenie. No i właśnie tu zaczynam się zastanawiać, jak może funkcjonować coś, co kiedyś państwo zakładaliście w Sejmie, ponad teoretycznie politycznym podziałem, mówię oczywiście o Lubuskiej Grupie Parlamentarnej, czy jakkolwiek by nie nazwać tego właśnie tworu zrobionego między innymi po to, stworzonego po to, abyście państwo mogli dbać mocno o interesy województwa lubuskiego. Tu oczywiście było różnie z tym kto, jak, dlaczego, ale już w tej chwili nie ma to kompletnie żadnego sensu, żeby wracać do tego, co było. Zastanawiam się, bo skład się zmienił jednak w parlamencie dość mocno. Już nie mówię o tym, kto jest partią rządzącą, a kto stoi w opozycji. Natomiast no, nie będzie pana Józefa Zycha, to już wiemy, w parlamencie, nie będzie Bogusława Wontora w parlamencie. Będziecie mieli państwo nowych parlamentarzystów w tej grupie. Myśli pani, że uda się próbować od nowa budować niejako ten zespół po to, aby myśleć przede wszystkim o województwie lubuskim? No pani będzie teraz trudniej, no ale są... Nie, no na pewno wierzę w to, że wszyscy parlamentarzyści, którzy dostali ten mandat na tą kadencję, będą chcieli pracować też na rzecz województwa lubuskiego. I myślę, że nie będzie problemu z tym, aby stworzyć ten zespół.
powiem szczerze, że ten zespół parlamentarny w ostatniej kadencji no, nie był być może idealny, ale próbował się zbierać i współpracować. Nie wszyscy parlamentarzyści byli zainteresowani pracą w tym zespole. To jest faktycznie fakt, ale myślę, że teraz może będzie inaczej. A inna sprawa, że państwo wszyscy tak na dobrą sprawę się znacie, bez względu na to, jakie kto ma korzenie polityczne, rodowód polityczny, czy do jakiej partii aktualnie należy, to tak czy inaczej no, stanowicie grupę ludzi, która ze sobą miała okazję już współpracować tak. na różnych polach. To nie jest tak, że oto spotkacie się w zupełnie nowym miejscu, z zupełnie nowymi ludźmi, trzeba się będzie najpierw poznawać i docierać. Tu teoretycznie każdy wie, kto może za co odpowiadać. Tak, ja tylko przypomnę, że mamy te dwie młode osoby, nowe, ale poza tym to są już starzy parlamentarzyści, jeżeli chodzi o staż. I ja wiem jedno, że w ważnych rzeczach dla regionu działamy ponad podziałami. I wierzę w to, że tak będzie nadal, dlatego nie mam obaw co do tego, że zespół parlamentarny będzie chciał działać i będzie działał. No to przenieśmy się do sejmiku. Jutro będzie pewnie gorąco w sejmiku województwa lubuskiego ze względu na te wszystkie rzeczy, które rozpoczęły się czas jakiś temu, dziać się pewnie będą. Teoretycznie sesja związana ma być z kwestią kierunku lekarskiego szpitala, o którym rozmawialiśmy. Oczywiście nie unikniemy tutaj wszystkich innych, bardziej politycznych historii. Kto obserwuje to, co dzieje się w Zielonej Górze w województwie lubuskim, to doskonale o tym wie. Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze, nie wiem, czy pani czytała, powołując się, to takie standardowe stwierdzenie, zanim nie przepadam, ale niestety tak to bywa, na anonimowego polityka Platformy Obywatelskiej, który mówi, Czesława Fiodorowicza już nie będzie na stanowisku przewodniczącego, będzie tam pan Marcinkiewicz, to on przejmie stery sejmiku województwa lubuskiego. No i oczywiście dużo różnych znaków zapytania co do przyszłości posła Bogusława Wontora, który ewentualnie mógłby pojawić się jako człowiek związany z koalicją, którą chcecie państwo sformować. Jest w tym chociaż odrobina prawdy? Nie, absolutnie nie, dlatego że my dopiero będziemy się spotykać dzisiaj, jutro. Jutro praktycznie będziemy rozmawiać na tematy koalicji. A jeżeli chodzi o przebieg tej sesji najbliższej, to na pewno będzie to przebieg w sprawach merytorycznych, tak? Jeżeli chodzi o Bogusława Wontora, nie wiem, jakie ma plany. Słyszałam tylko, że w tym artykule rzuciłam okiem praktycznie. Mówi, że nie chce być marszałkiem, gdyby mu nawet ktoś zaproponował. No właśnie, także ja bym nie chciała o osobach trzecich rozmawiać w tej chwili. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że po czterech kadencjach pan Bogusław Wontor wraca do tak zwanego cywila Sejmu. To jest czas, który jest mu potrzebny na to, żeby po prostu sobie tutaj ułożył już zajęcia. No pewne rzeczy uporządkować, no nieco, oczywiście, nieco się jego życie tak zmieniło. Bez i nie chciałabym się wypowiadać na jego temat, co on zrobi, a czego nie zrobi, bo na pewno jeszcze o wielu rzeczach nie zadecydował. Bo tak jest w życiu, bo że po tylu latach człowiek się wyłącza. Ale wie pani, jak bywa przy okazji rozmów koalicyjnych różnego rodzaju, wiadomym jest, że partie to bardzo często osoby. Pan Bogusław Wontor jest przecież szefem partii w regionie, no i pewnie będzie chciał mieć jeszcze przez jakiś czas coś do powiedzenia w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy w Zjednoczonej Lewicy. Już się sam pogubiłem, kto i jak funkcjonuje. No to już od nich zależy, jak będą funkcjonować, czy będą chcieli dalej w takim składzie, czy jako rozszerzona lewica, czy jako SLD, to te decyzje do nich należą i ja tutaj nie mam zamiaru ingerować, ani dywagować. Co a będziemy by było, mieli gdyby szeroką koalicję według pani w sejmiku, taką, która będzie składała się ze wszystkich ugrupowań poza Prawem i Sprawiedliwością, czy tego nie wiadomo? Wiem, dlatego że taką propozycję złożyliśmy pani Fedak PSL-owi. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi i musimy się po prostu spotkać i przedyskutować, dlatego nie mogę powiedzieć o niczym, ponieważ decyzje żadne jeszcze nie zapadły. A wyobraża sobie pani, że będziemy mieli przedwczesne wybory do sejmików województwa, jeśli to jest niezgodne z konstytucją.
nowy rząd, no, wie pani, dużo rzeczy mieliśmy chyba, że w kraju niezgodnych będzie zmieniona. Z konstytucją. No tutaj prawnicy mają bardzo, bardzo różne zdanie w tym temacie. Jedni twierdzą, że rzeczywiście absolutnie nie dałoby się tego zrobić, natomiast są i tacy, którzy mówią, że jeżeli nowy rząd będzie chciał, to pewnie to zrobi. Niektórzy, wczoraj widziałem taką wypowiedź jednej z pań profesor gdzieś w kanale telewizyjnym, która mówi, że Prawo i Sprawiedliwość mówi w ten sposób, zróbmy województwo tam, gdzie przegraliśmy, czyli nowe województwo związane z Warszawą, bo tam niestety wynik wyborczy albo stety dla Prawa i Sprawiedliwości był taki, jaki był. No i drugie województwo to środkowo-pomorskie, czyli też w tym miejscu, w byłym Koszalińskim, gdzie rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało, więc ona, patrząc na to okiem profesora i jakby obserwatora polityki, mówi, że to nawet politycznie racjonalne byłoby działanie, tak aby no, rozdrobnić jeszcze bardziej ten ewentualny elektorat, który w przyszłości może znowu głosować na Platformę Obywatelską. Powiem tak, no wyborcy to ocenią. Nikomu się nie podoba to, jak siłowo chce się elektorat przekonywać do swojej opcji politycznej. Uważam, że żadne siłowe tego typu decyzje nie dadzą rezultatów pozytywnych, wręcz przeciwnie, mogą być to odwrotne reakcje Polaków. Zwłaszcza, że Polacy bardzo wyraźnie rozróżniają wybory na szczeblu samorządowym, a wybory na szczeblu krajowym. To są zupełnie inne wybory. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy w tej chwili, w tym czasie, w perspektywie 2014-2020, najważniejszej dla Polski, dlatego że są największe środki, które będą wydawane w Polsce, to jest 400 miliardów złotych. I te środki już zostały częściowo rozdysponowane, jak nie w większości. I nie wyobrażam sobie, ażeby nastąpił podział województw, ponieważ to będą permanentne i wielkie kłótnie, żale i poczucie wielkiej niesprawiedliwości przez większość mieszkańców tych regionów. Wątpię, ażeby PiS był tak lekkomyślny i pokusił się na takie działania, bo to będzie działało przeciwko PiS-owi. Także tutaj nie wierzę w takie... Aczkolwiek, że dogadają się z Polskim Stronnictwem Ludowym w wielu sejmikach województw w Polsce. Jest to bardzo prawdopodobne. Niektórzy mówią nawet też o 9. U nas też istnieje takie prawdopodobieństwo, że będą próbowali z tego co wiem, to PiS z PSL-em jest już od wielu miesięcy umówiony na nową koalicję. No tego typu rzeczy przeciekały gdzieś i do prasy. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiono o tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że tego rodzaju koalicja zostanie stworzona właśnie u nas w województwie lubuskim, no i pewnie jeszcze w wielu innych regionach kraju. Jak będzie, zobaczymy, bo tak na dobrą sprawę nikt jeszcze do końca nie wie, jak się to wszystko potoczy. Rząd będziemy mieli szybko utworzony, myśli pani? Myślę, że tak. Będzie zależało PiS-owi na tym, ażeby jak najszybciej rząd utworzyć. Jak się ma swojego prezydenta i jednopartyjnie będzie się rządziło, no to nie ma problemu. Tak, nie ma problemu, bo jak jest koalicjant, to trzeba się dogadywać, po prostu rozmawiać i koncyliacyjnie działać. A tutaj po prostu jako jedna partia bardzo łatwo można szybko rząd utworzyć. Media piszą, spekulują, że pani Szydło nie będzie miała możliwości zdecydowania o tym, kto będzie ministrem w jej rządzie, jeśli to ona obejmie te stery, że tak naprawdę te rzeczy odbywają się poza nią. Ale to wszyscy o tym wiemy i doskonale też zdajemy sobie sprawę z tego, że pani Szydło jest taką malowaną lalą, która była potrzebna na czas kampanii. Były przeprowadzone badania, że pan Kaczyński nie powinien swojej twarzy w tej kampanii pokazywać. Tak zrobiono bardzo dobrze i skutecznie. No skutecznie, to znaczy jeśli liczyć tak na wynik, to było to naprawdę to bardzo ładnie skuteczne, obliczone i skuteczne. Tak. Także teraz pani Szydło, jeżeli na czas jakiś będzie panią premier, to myślę, że tylko i wyłącznie na jakiś czas. No złośliwi mówili, że to nie będzie premier na lata, tylko do lata. Takie dziś pojawiały się głosy. Natomiast no, pani na to wpływu nie będzie miała absolutnie żadnego. Zastanawiam się, jak się będzie pani czuła w opozycji. To wygodnie być w opozycji? Już byłam w opozycji w latach 2005-2007. Ale wtedy krótko. Krótko. Jest to na pewno łatwiej, bo łatwiej jest krytykować, a gorzej jest brać odpowiedzialność i walczyć o wspólne sprawy.
No, jeżeli chodzi o pracę w parlamencie, jest to łatwiejsza praca posła czy senatora. A wyobraża sobie pani taką sytuację, że będziecie w jakichś kwestiach bardzo ważnych dla Polski szli ramię w ramię z rządem Prawa i Sprawiedliwości? Czy ten podział pomiędzy Platformą a PiS-em jest w tej chwili tak duży, że ciężko będzie tutaj zakopać te topory wojenne, nazwijmy to, i nawet jeśli cel jest szczytny, to trudno się będzie dogadać? Nie no, dotychczas w każdym Sejmie partie rządzące i opozycja działały wspólnie na rzecz dobra Polski i Polaków. Także będzie tak na pewno nadal i nie wyobrażam sobie, żebyśmy blokowali jakiekolwiek ustawy, które są dobre dla Polski i dla Polaków. Tak nie było też ze strony PiS-u w stosunku do nas i tak nie będzie ze strony PO w stosunku do PiS-u. W takich sprawach na pewno będziemy popierać PiS. A która partia jest dla pani największą zagadką z tego nowego składu parlamentarnego? Oczywiście Kukiz. Ale obawia się pani, że będzie to partia, która, no, która może negować większość rzeczy dla samej negacji? Bo niektórzy twierdzą, że tak może się dziać. Bo rozumiem, że Nowoczesną raczej należy by sytuować wśród tych partii bardziej obliczalnych. Nie, tak, oczywiście, to bez porównania w ogóle, jeżeli chodzi o Nowoczesną i o Kukiza. Ja powiem tak, zadziwia mnie ciągle decyzja rodaków o wyborze właśnie takich organizacji, czy też partii, czy stowarzyszeń. No formalnie partią nie są, tak. Stowarzyszeń, ponieważ ja pamiętam, jak to było z Samoobroną i z panem Tymińskim też, jak głosowano na pana Tymińskiego i teraz na ruch Palikota. Jaki to był ruch Palikota, sami wiemy, jak szybko ten klub się rozsypał, prawda, jak ci ludzie byli. Ja byłam przerażona wystąpieniami poszczególnych posłów tego ruchu, którzy byli tak, znaczy wrażenie w Sejmie było takie, że to jest jakieś zbiorowisko ludzi wziętych z ulicy i każdy... Kompletnie przypadkowych, w dużej mierze tak było. Kompletnie przypadkowych, nie znających kompletnie ani samorządu, ani administracji, nie znających się na niczym. To były pojedyncze przypadki kompetentnych ludzi, pojedyncze. I boję się, że tutaj będzie tak samo. Dużo będzie krzykaczy typu właśnie związki zawodowe, już nie powiem, kto od nas jest w tej drużynie. Dużo będzie takich osób, które będą chciały się wykrzyczeć, zaistnieć, ale niewiele będą miały do powiedzenia. I dla mnie osobiście to jest strata czasu, wysłuchiwanie takich wystąpień posłów, którzy nic nie mają do powiedzenia, a chcą zaistnieć. Bo my wtedy tracimy czas na wysłuchiwanie nic nieznaczących wystąpień, a tracimy czas niepotrzebnie, ponieważ w tym czasie można by konstruktywnie pracować na rzecz kraju. Inna sprawa też jest taka, że wszystkie te partie, które mają tak małe reprezentacje w parlamencie, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że tak na dobrą sprawę nie mogą nic, kompletnie nic, poza tym, że od czasu do czasu ktoś pojawi się na mównicy i zabierze mniej lub bardziej merytorycznie głos w jakiejś sprawie, czy jak to pani powiedziała, wykrzyczy swoje racje, bo poza tym, że coś takiego się wydarzy, to wiele więcej się z tego tytułu wydarzyć nie może już dla samej Polski, dla tego wszystkiego, co ma się dziać się w Sejmie. No ale jak będzie, zobaczymy. Na razie nie mamy rządu. Pewnie w ciągu następnych 2-3 tygodni ten rząd. Zobaczymy, jaki będzie rząd i będziemy po prostu wspólnie walczyć i dbać o to, żeby nasz kraj się rozwijał dalej tak, jak się rozwija. Też powiem pani, że jak spojrzałem we wprost, zaraz po wyborach pojawiła się taka spekulacyjna lista, kto ewentualnie mógłby zasiadać w jakim ministerstwie. To nie był to najgorszy rząd, przynajmniej na papierze. Ja nawet Robertowi Dowchanowi tu w studio mówiłem, że gdyby porównywać to tak, jak bardzo często on robił, czy kibice Żużla w tym wypadku, kiedy mają skład na papierze na początku sezonu, to na papierze wyglądało to całkiem nieźle. Jak będzie później? Zobaczymy, ale życząc dobrze Polsce, życzę też temu rządowi, żeby rządził dobrze. Bożena Wukiewicz, szefowa lubuskich struktur Platformy, posłanka Platformy Obywatelskiej, była dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.